Siema, hejo, co dzisiaj Bleku będzie robił? Duże zmiany będą w Raptorze. Idę zaraz, rozpakowuję paczkę, będą przymiarki, no i być może próba jazdy na kole. Co, Klaudia? Klaudia, a kiedy będę mógł Cię filmować? W piątek. No i słuchajcie, jeszcze jest takie coś. No, zobaczycie mnie w nowych szatach. Ciuchy przyjdą chyba też. W piątek. I Klaudię też. A w ogóle i do fryza idę, nie? Nie wiem, co to będzie. Ciekawe, co to fryzjer mi wymyśli na tej głowie. Kuba był u fryzjera, teraz czas na mnie. Dobra, idę paczkę rozpakowywać. Zaraz wam pokażę, od czego zaczynamy. O, jak się zakurzyło. Dobra, nożyk. Rozpakowuję. Nożyk. Muszę to rozpakować. Gdzie jest nożyk? Muszę to rozpakować. To jest po pierwsze. Mam nożyk. Jest. Patrzcie. Wysoka kierownica do stuntu i do enduro. No, o dobre 5 cm wyższa i szersza. Szersza. Oj, coś czuję, że jeszcze siedzisko pójdzie do obszycia ponownego. Szersza niedużo, ale no jest szersza, gdzieś o 2 cm. A co to może być? Patrzcie, krzyżak. Do wymiany ośki. Teraz jeszcze w przyszłym tygodniu przyjdzie ośka i... No, postaram się sam wymienić tą ośkę. Muszę się przymierzyć tutaj pod tą kierownicę, jak to będzie z tymi rękoma, jak to będzie. Teraz mam tak. Teraz będę miał tak, czyli pod enduro będzie lepiej, bo będę miał lepszą pozycję i do wyrywania na koło też będzie lepiej, bo będę mógł bardziej go pociągnąć do tyłu. No, tak. Czyli po to jest zmieniana kierownica. No to co, lecimy, no. Rozkręcam, zakładam tą. Nie wiem, czy ten drążek tutaj zostawię, czy go też zdemontuję. I wreszcie nowa kierownica. No słuchajcie, no plastiki też nowe wlecą, kolor czarny, do tego okleina, czyli będę miał na zmianę dwa komplety plastików. Trzeba się brać za robotę, nie ma co. No trochę odmieniony będzie ten Raptorek. Patrzcie, ASG. Nie wiem, i ten bumper mi nie siedzi z przodu. O, ja nie mówię wam. Raptor to jest karbona bez dna. Kto będzie miał albo ma, no to się przekona. Ten co nie ma, a ten co ma, to już na pewno wie. Dobra, mała przerwa i zaraz lecę rozkręcać, robić. A może jeszcze próbę dzisiaj jazdy zrobię? Kto wie, albo jutro. Zobaczymy, dzisiaj za dużo roboty. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. O, mówiłem wam o ciuchach, czyli ciuchy w tym tygodniu wlecą do mnie. Ciuchy Lita, cały komplet. Kask, buty, spodnie, bluzy, gogle, rękawice. Odcinek taki wleci, zaprezentuję go wam. No i ośka przyjdzie, czyli nagramy odcinek z wymiany ośki. Najgorzej to się boję tego wybijania. Rozkręcania się nie boję, z rozkręcaniem sobie poradzę. Ale czy uda mi się wybić tą starą? A jeszcze muszę się dowiedzieć, czy czasami łożyc nie trzeba od razu wymieniać, jak się ośkę wymienia. Zobaczymy. O tego nie wiem. No to jest takie ciekawe dla mnie bardzo. No co, no mówię szczerze i uczciwie. Nie wiem, no nie robiłem tego nigdy. Nie wiem, jak to tam wszystko w środku wygląda. No podejrzewam, że są łożyska. No bo musi się to na czymś kręcić, ta ośka. No zobaczymy, no proste.
To co? Mała przerwa i zapieprzam. Słuchajcie, w razie czego stare handbary będą na sprzedaż, bo nie będą mi potrzebne, no chyba że Tomek. Tomkowi mogę sprezentować, patrzcie. Tylko czy fluo będzie mu pasowało? No, chyba że ktoś koniecznie będzie chciał odkupić od Bleka słynne handbary. Nie, Maciek? No ty grzeczny jesteś, naprawdę. Daj łapę ładnie. Daj łapę. Ale masz pony, nie? Dobra, to ja teraz biorę klucze i zaczynam to wszystko wykręcać. Tą lamanetę trzeba ściągnąć. Nie wiadomo, czy tutaj przewody mi starczą. Nie pomyślałem o tym. No, pierwszy problem to jest taki, że kable trochę za krótkie są pod taką wysoką kierownicę. Różnica jest... No... Powiedziałbym 5 centymetrów, tak? Pierwsze problemy. Mam nadzieję, że rozepnę tą spinkę i trochę mi się uda te kable wysunąć do góry. No, przydałyby mi się teraz jakieś tutaj fajne osłonki właśnie na te wszystkie przewody. Łajajaj. Ściągamy. Ciągniemy kable. Trytki musiałem porozpinać. Widać, że kabli mi starczy, tylko tutaj jeszcze odnośnie sprzęgła, ale coś tutaj widzę, że można je wyciągnąć, a tego od hamulca to nie wiem, czy mogę. No zobaczymy zaraz. Trochę jak koza będzie wyglądał. Tą poprzeczkę ściągłem. O, patrzcie, o te acerbica handbary mi chodziło. Właśnie te są na sprzedaż. No, motocykla dokłada. No, listki, to są listki. Listki raczej. No, a kierownicę już mam tak. Jeszcze tylko ustawić sobie sprzęgło, hamulec, to wszystko. No i co, będę mógł robić testy. Z wysokością, z kątem tej kierownicy, jakby mi najlepiej pasowało. No to co, no, początki są. Aksela kierownicy nie będą ciągły. Czekaj, tu się napina. Czekaj, ten hamulec jeszcze muszę tutaj wypiąć, bo tu ciągnie mi od gazu linka. Paliwa ile mi zwoił? Zwoił trochę nasz wirownik w Łodzi. To nie powiem. Łoi, tak się wydaje, że to niby nie pali, ale pali. Swoje musi spalić. Muszę to wykręcić i przełożyć, żeby nie ciągło. Proste rzeczy, a cieszą. Przełożyłem ten przewód od ręcznego. Oj, pięknie to wszystko chodzi. To w ogóle porządek z tymi kablami muszę zrobić, bo wygląda jak normalnie ulep jakiś. Ale spoko. Tak jak mówiłem, małe rzeczy cieszą. Dobra, skręcam. Następne części jak przyjdą, kolejne odcinki będą wlatywać. Będzie po prostu zmiana tego Raptora. No, mega zmiany. Po prostu, no. Wszystko będę zmieniał. Musi być najlepszy Raptor, jakim jeździłem. Dużo zmian będę wprowadzał w Raptorze i będziecie świadkami tego wszystkiego. Ja też będę się cieszył z tego. No i kibicujcie, żeby tam wszystko mi się dobrze udało. No i handbary nowe wlecą, lusterka, zobaczycie. Wszystko po kolei.
Gdzieś za 2-3 tygodnie będą nowe plastiki, nowa okleina, zobaczycie jaki kolor, bo w ogóle zobaczycie okleinę, też będzie zupełnie inna. No trochę malowania mnie czeka, tego tamtego, ale po prostu cały czas będę go robił, oczywiście jeździł, nie? To nie będzie tak, że nie będę jeździł, będę po prostu jeździł. Będę robił w tygodniu, a w weekendy jazda na enduro. No, jestem ciekawy tej kierownicy, jak to będzie szło na kole, na dziurach, ta pozycja, no zobaczymy. Może postaram się na kole go trochę powyrywać na kółko. A pewnie ktoś zapyta, po co ci taka wysoka kierownica? Powiem wam, że dlatego, że po prostu będzie lepsza do enduro i będzie też lepsza do wyrywania go na koło. To już wam gwarantuję, że to jest tak na pewno. Także dla dociekliwych odpowiedź. Nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.